Biedronka została zmuszona do zabrania głosu w sprawie skandalu, do którego doszło w jednym z dyskontów na terenie naszego kraju. Mimo że sprawa może wydawać się błaha, wielu klientów jest zbulwersowanych takimi zachowaniami. Zarząd sieci zdecydował się na opublikowanie oficjalnego komunikatu. Internauci są podzieleni. Biedronka jest jednym z najpopularniejszych dyskontów spożywczych na terenie naszego kraju. Każdego dnia sklepy są odwiedzane przez setki tysięcy Polaków. Nic dziwnego, że w tak szerokim gronie znajdą się osoby, które mają różne zdanie na kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną robienia zakupów. Trudno się dziwić, że klienci supermarketu w Bydgoszczy poczuli się zbulwersowani zachowaniem innych kupujących. Głos w tej sprawie zabrał zarząd dyskontu. Biedronka wydała oficjalne oświadczenie w sprawie klientów Widok, na jaki skarżyli się klienci bydgoskiego supermarketu Biedronka, nie jest rzadkością także w innych zakątkach Polski. Rodzice, którzy przyjeżdżają po produkty żywnościowe z dziećmi, dokładają wszelkich starań, aby maluchy nie zrzucały towarów z półek i nie biegały po sklepie bez nadzoru. Opiekunowie zwykle decydują się na umieszczenie swoich podopiecznych w wózkach na zakupy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że nie wykorzystują w tym celu specjalnych, rozkładanych krzesełek, zamontowanych w każdym koszyku, ale pozwalają, by dzieci chodziły po jego wnętrzu. Jedna z internautek, która ostatnio robiła zakupy w sklepie Biedronka, podzieliła się swoimi odczuciami w mediach społecznościowych. Według niej, takie postępowanie jest niehigieniczne, ze względu na to, że do wózka wkłada się produkty spożywcze. Nie brakuje osób, które wkładają do niego jedzenie bez foliowego opakowania, przez co narażają się na kontakt z bakteriami, które zostały przeniesione na butach. Poparło ją wielu użytkowników Facebooka, którzy wyrazili zbulwersowanie brakiem reakcji ze strony pracowników dyskontu. Głos w tej sprawie zabrał Arkadiusza Mierzwy, kierownika do spraw komunikacji korporacyjnej w Jeronimo Martins Polska S. A. 2. Główny inspektor sanitarny ostrzega. Już niedługo nawet kilka tysięcy zachorowań jednego dnia 3. Biedronka to sieć, w której zakupy robią całe rodziny. Dlatego szczególnie zależy nam na tym, aby wszyscy nasi klienci, w tym również najmłodsi, czuli się komfortowo w naszych sklepach. Zapraszając wszystkich na rodzinne zakupy, na drzwiach wejściowych sklepów, w tym tej konkretnej placówki w Bydgoszczy, przypominamy, jak w prawidłowy sposób przewozić dzieci w wózkach na zakupy. Jednak wiele zależy tu od samych klientów, ich kultury osobistej oraz wyczulenia na kwestie higieny. Niezależnie od tego, dodatkowo uczulimy personel wspomnianego sklepu,
aby przypominał klientom, jak korzystać z wózka podczas zakupów z dzieckiem, napisano w oficjalnym komunikacie sieci Biedronka. Źródło: popularne.pl.